chciałabym przedstawić w ciągu tych 20 minut, jakie zostały mi przyznane, moją interpretację tematu, który zgłosiłam tutaj na konferencję, czyli interdyscyplinarny charakter estetyki. Jest to temat na pierwszy rzut dosyć obszerny i myślę, że szaleństwem z mojej strony byłoby próbować go ogarnąć w całości, dlatego chciałam przyjąć sobie dwa punkty wyjścia i będzie to teoria, czy też konstrukt Marii Gołaszewskiej przedstawiony w zarysie estetyki dotyczący sytuacji estetycznej i będzie to jeden z moich punktów wyjścia do obrony tezy, że estetyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Drugim punktem wyjścia będzie teoria, czy też propozycja, jaką wysunął Wolfgang Welsch w swojej książce Estetyka poza estetyką, gdzie kompetentnie, bardziej kompetentnie pewnie niż ja, przedstawiał, w jaki sposób taka estetyka interdyscyplinarna, właściwie dlaczego estetyka jest z gruntu interdyscyplinarna. Przede wszystkim myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że estetyka w klasycznym ujęciu odnosi jest pewnego rodzaju aksjologią piękna, aksjologią sztuki, czyli ujęciem piękna jako wartości, które determinuje to, czy dzieło, czy obraz, czy rzeźba, czy jakikolwiek wytwór człowieka jest dziełem sztuki, czy nie. I oznacza to również, że granice estetyki są jasno wyznaczone. To, czym ona się zajmuje, to co to jest piękno, czym jest piękno, odnosi się do elementów sztuki, natomiast jej głównym obszarem jest namysł teoretyczny. Można byłoby powiedzieć, że w skrajnej formie estetyka nie potrzebuje dzieła, nie potrzebuje sztuki, ponieważ to, co jest w niej najistotniejsze, to, co jest jej trzonem, to jest właśnie rozważanie teoretyczne na temat piękna, na temat być może ontologii dzieła, ale bez tego dzieła. I ja nie zgadzam się z tym podejściem. Chciałabym przedstawić teorię, czy też taki projekt, który będzie zaprzeczał temu, że estetyka zajmuje się tylko teoretycznym rozważaniem, jest oderwana od rzeczywistości, jest związana z dziełem sztuki, ale tylko o tyle, o ile mówimy o pięknie. I może zacznę od zarysu estetyki Marii Gołaszewskiej, tego, w jaki sposób ona mówi o sytuacji estetycznej, ponieważ to w znacznej mierze rozjaśnia o co chodzi. Sytuacja estetyczna według Marii Gołaszewskiej to jest centrum estetyki, centrum zainteresowania estetyki. Ona nie skupia, mówi o wartościach, o wartościach estetycznych, ale nie w takim prostym kontekście, tylko przedstawia cały system. Kwestię sytuacji estetycznej znajdziemy też u Romana Ingardena. On się troszeczkę inaczej posługuje tym pojęciem. Myślę, że tutaj Maria Gołaszewska będzie lepszym przykładem i lepszą perspektywą dla tych rozważań, które ja podniosłam. I w centrum mamy dzieło sztuki. Natomiast Maria Gołaszewska, konstruując pojęcie sytuacji estetycznej, konstruuje schemat. I to jest schemat, który możemy dzielić na coraz mniejsze części i dzięki temu możemy zinterpretować bardzo dużo tego, co się dzieje w sztuce. W centrum mamy dzieło sztuki, natomiast po jednej stronie twórcę, po drugiej stronie odbiorcę i oznacza to, że sytuacja estetyczna to jest podkreślenie istotności, relacyjności istnienia relacji między twórcą, dziełem sztuki i odbiorcą. Ponieważ z jednej strony mamy proces twórczy, z drugiej strony mamy proces odbioru i na tej linii dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o interdyscyplinarność. Maria Gołaszewska też pozwala sobie na wprowadzenie
do działań estetycznych, dualizmu badań estetycznych, czyli już mamy nie tylko rozmyślania teoretyczne, ale mamy też badania empiryczne. I dzięki temu otwieramy sobie przestrzeń, to jest moment, kiedy otwieramy sobie przestrzeń na interdyscyplinarność badań, bo możemy korzystać zarówno z dziedzin, które są ściśle teoretyczne, jak i dziedzin, które są na przykład naukami ścisłymi, tak jak optyka, tak jak chemia, tak jak fizyka. I co jest istotne według mnie w tej kwestii, to to, że dzieło sztuki nie musi być, może być obiektem realnym, istniejącym tak jak, no nie wiem, obraz, ale ten system możemy przystosować do działań w obrębie sztuki współczesnej. Czyli równie dobrze możemy tutaj włożyć performance, który ma i nie ma swoje umiejscowienie, ma umiejscowienie w czasie, jest pewnym przedmiotem, ale też nie jest pewnym przedmiotem. I to się tutaj bardzo dobrze sprawdza w porównaniu do tego, że dzieło sztuki musi być tylko i wyłącznie obiektem materialnym. I właśnie ten dualizm, który się tutaj pojawia na dwóch stronach, na świecie wartości, świecie realnym i na twórcy i na odbiorcy, daje bardzo duże spektrum działania dla estetyka. I chciałam to mówić na przykładzie może, bo myślę, że to będzie wszystkim łatwiej, zarówno mnie, jak i Państwu, kiedy w ten sposób postąpię. I za taki przykład wezmę sobie wojnę i rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808 roku. I niestety się zmniejszył obraz, nie tak miało być. I obraz ten powstał w 1815 roku, więc już później, ale gdybyśmy teraz spróbowali wziąć ten obraz, włożyć go, czy jakby zinterpretować poprzez strukturę, jaką proponuje nam Bołaszewska, i pokazać, że te działania, które będziemy wykonywać, czy to badanie, które będziemy wykonywać za pomocą aparatury, jaką daje nam Bołaszewska, są interdyscyplinarne, czy też wskazują na to, że będziemy się posługiwać metodami innych nauk. I mamy twórcę, to jest nasze dzieło sztuki, Goya to jest twórca, odbiorcą może być każdy z nas. I w obrębie tej relacji między tymi trzema jednostkami możemy wybrać sobie wiele kontekstów. Między innymi może to być kontekst estetyczny, czyli na poziomie percepcji i na poziomie tworzenia. Możemy się zapytać o to, jaka została tutaj wykorzystana kompozycja, jakie barwy, w jaki sposób my to postrzegamy, jak w jaki sposób postrzegamy malowidło, czyli przedmiot fizyczny. I tutaj możemy się odwołać do chemii, możemy się odwołać do optyki, możemy się odwołać do neuronauk, które pozwolą nam lepiej zinterpretować nasz proces percepcji, a z drugiej strony możemy się odnieść do kontekstu historycznego, gdzie zastanawiamy się nad tym, kiedy to dzieło powstało i dlaczego tematyka jest taka, a nie inna, czyli odchodzimy od sfery realności i sfery malowidła, przechodząc do sfery wartości, ponieważ wartość estetyczna to nie tylko piękno, to również inne wartości związane z estetycznością. I z trzeciej strony możemy popatrzeć na kontekst społeczny, czy też kontekst etyczny i zastanowić się, jaka była intencja twórcy i czemu obraz ma taki temat, a nie inny, a właściwie może najważniejsze, co twórca chciał powiedzieć, wybierając taki temat i wybierając takie techniki. Pokazuje nam to, że jakby spektrum pytań, jakie możemy zadać, jeśli chodzi o sytuację estetyczną, jest bardzo duża. A odpowiedzi na te pytania znajdziemy nie w samej estetyce, ale we współpracy estetyki z innymi dziedzinami nauk.
bo odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki kontekst historyczny miał obraz Rozstrzelanie, to zwrócić się ku historii sztuki, ku historii i odnaleźć to dzieło na linii czasu, a odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie barwy zastosowano, jaką technikę zastosowano i jak my to widzimy, jak my to odbieramy, czemu zastosowano taką, a nie inną technikę, to zwrócić się również do optyki i do neuronauk, chcąc sprawdzić, w jaki sposób odbiorca na poziomie fizycznym jest w stanie odebrać dzieło. Przejdę być może dalej. W taki sposób przedstawia się kwestia łączności między tą strukturą Marii Gołaszewskiej i tym pomysłem na interdyscyplinarność estetyki. Druga część będzie się odnosiła, mojej prezentacji będzie się odnosiła do Wolfganga Welscha i jego projektu Estetyki poza estetyką, czyli projektu interdyscyplinarności estetyki i dowartościowania interdyscyplinarności estetyki, ponieważ Welsch wychodzi z założenia, że system, który jest zastany, jest niewystarczający. Estetyka, która zajmuje się tylko teorią piękna, jest niewystarczająca i nie jest estetyką w pełni. Welsch uważa, że należy przyjąć inną perspektywę. Ta perspektywa opiera się na tym, że nie mamy jednego trzonu estetyki, tak jak nie mamy jednego trzonu sztuki. I żeby estetyka mogła żyć i żeby mogła funkcjonować współcześnie, musi się dostosować do tego, w jaki sposób funkcjonuje sztuka, w jaki sposób funkcjonuje kontekst społeczny funkcjonowania estetyków chociażby. Ponieważ tak jak wskazuje na to Welsch, w tym momencie mamy do czynienia z globalną estetyzacją. Czyli ta formuła, z którą mieliśmy wcześniej, teoretycznego rozważania nad pięknem, nad wartością piękna, rozprzestrzenia się do tego poziomu, że wszystko ma być piękne. To jest jedyna wartość estetyczna, jaka jest istotna. I okazuje się, że kiedy wszystko jest piękne, to nic nie jest piękne. Sztuka bardzo szybko na taką postawę odpowiada i estetyka też musi na taką sytuację odpowiedzieć przyjęciem odpowiedniej postawy. I Welsch proponuje, żeby to estetyka skierowała się nie tylko w stronę piękna, ale w stronę estetyczności w ogóle, czyli wyszła poza ramy sztuki rozumianej jako malarstwo, jako rzeźba, jako tak klasycznie, tak to nazwijmy, i przeszła w stronę estetyczności, czyli na przykład estetyczności polityki. Czasami słyszymy o takich pojęciach, czy na przykład wyborze teorii naukowych ze względu na ich estetyczność. To wszystko ma się zawierać w estetyce. Estetyka nie ma się ograniczać jedynie do sztuki, ma wychodzić dalej. Dlaczego ma wychodzić dalej? Tak jak powiedziałam, dlatego, że musi się zderzyć z rzeczywistością, która jakby funkcjonuje swoim rytmem. I jeżeli nie będzie takiej możliwości, czy jeżeli estetyka musi być dynamiczna, tak samo jak dynamiczna jest sztuka, tak samo jak dynamiczny jest świat, to pozwala jej na właściwą interpretację i interdyscyplinarność estetyki. Jeżeli ma ona być dynamiczna, będzie jej trzonem, właściwym trzonem, bo będzie jej pozwalała na funkcjonowanie, czyli nie inaczej, na badanie wszystkich sytuacji estetycznych. Ja przez tą estetyzację i przez wartość estetyczną, o jakiej mówiłeś, rozumiem sytuację estetyczną, o jakiej mówi Gołaszewska, czyli rozszerzenie. Gdyby spojrzeć w ten sposób na pojęcie sytuacji estetycznej i ten konstrukt sytuacji estetycznej, to ona właśnie pozwala na przełożenie, jakby pozwala na rozszerzenie działalności estetyki.
może zacytuję tutaj Welsha. Wyobrażam sobie estetykę jako pole badawcze, które obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące estetyki, składem filozofii, socjologii, psychologii, antropologii, neurologii itd. włącznie. Estetyka powinna być sama w sobie interdyscyplinarna, czy też transdyscyplinarna, a nie tylko przy sposobności spotkania z innymi dyscyplinami okazywać interdyscyplinarność. W Instytucie Estetyki, jaki by mi się marzył, nauczono by wszystkich gałęzi, jakie wcześniej wymieniłam. Czyli dla Welsha przyszłość estetyki to jest współdziałanie różnych dziedzin, które dają wspólnie efekt interpretacji estetyczności rzeczywistości w ogóle. Nie zamykanie się na tylko i wyłącznie sztukę. I może tutaj zacytuję też Adorno. Doświadczenie estetyczne musi samo siebie przekraczać. Tak jak percepcja dzieła sztuki nie ogranicza się tylko do jednego aktu estetycznego, tak samo jakby całość estetyki nie może się ograniczać tylko do jednego aktu estetycznego. I tutaj za przykład, być może w węższym sensie, ale myślę, że nadal obrazującym tę kwestię, obraz Krzyk. I jeżeli patrzymy na Krzyk, to pełnia wyrazu tego obrazu pojawia się wtedy, kiedy już kiedyś słyszeliśmy krzyk. On potrzebuje tego wyrażenia słuchowego, które kryje się za wrażeniem wizualnym. I to też pokazuje, że w obszarze dzieła sztuki media się mieszają i akty percepcyjne się mieszają coraz bardziej. Konkludując, bo czas goni, sądzę, że estetyka, oczywiście istnieje takie zagrożenie, że jeżeli będziemy sobie mówili o tym, jak bardzo interdyscyplinarna i szeroka powinna być estetyka, że powinna się zajmować estetyką polityki i tak dalej, to możemy nie zauważyć, jak rozmywa się ona zupełnie i przestaje być dziedziną skonkretyzowaną w jakimś tam stopniu, czy posiadającym jakieś konkretne pytania, tylko zaczyna się zupełnie rozmywać i już nie wiemy, o co pytamy. Ale sądzę, że to jest skrajna sytuacja i ważne, żeby po prostu pamiętać o tym, jak że jakby te wszystkie odniesienia interdyscyplinarne są istotne, bo bez nich estetyka nie jest w stanie dobrze funkcjonować, znaczy funkcjonować w rzeczywistości, ona wtedy zatrzymuje się na poziomie teoretycznym. Natomiast nawet jeśli wychodzi do dzieła, czy no do sztuki, to już jej nie dogania i z tym też związany jest kryzys estetyki, o którym się mówiło i mówi, że jakby ona już nie nadąża za sztuką, która szaleje. A ja sądzę, że nie można powiedzieć, że estetyka umrze, tak jak sztuka miałaby umrzeć, a nie umarła, tak samo estetyka, nawet gdyby powiedziano, że miałaby umrzeć, to nie umrze. Może tym zakończę. Dziękuję bardzo.